Dzień dobry, witam serdecznie archiwum. Prawdopodobnie ostatni odcinek. Idziemy do Luny. Gdzie jest Luna? Co porabiasz, weekend? Może chcesz wybrać się z nami nad jezioro? Pomyśl kogoś. Gdzie jest Luna? A tu! Cześć! Cześć, Luna. Co tu robisz? Straciłam większość moich rzeczy. Ktoś je ciągle bierze i chowa. Dlaczego tak robią? Myślą, że jestem dziwaczką. Niektórzy nawet nazywają mnie Pomyluna Lovegood. To żaden powód, żeby chować twoje rzeczy. Jak znajdę coś twojego, to ci powiem. Ehe, i teraz... No i teraz gdzie te rzeczy będą? Chcesz się spotkać z resztą? Ale może ona mi powie? Dlaczego tak robią? Myślą, że jestem dziwaczką. To żaden. Dobra, chodźcie. Hasło? Parszywy kundel. Parszywy kundel. Co tu jest? Aha. Flipendo! Przepraszam, zapomniałem, co miałem powiedzieć. No nie ma tutaj nic, pokój życzeń. O mój Boże. Ja nie wiem, jak ja mam szukać tych rzeczy w ogóle. No bo... Nie ma w ogóle jakiejkolwiek podpowiedzi na zasadzie na przykład gdzie, co, jak. Ktoś wie może? Nawet nie dowiedzieliśmy się, ile rzeczy to jest tak naprawdę. Zamiast tu stać, może... Hasło? Parszywy kundel. Gram sama, tylko chodzi o to po prostu, że nie chcę też tracić za dużo czasu biegania po Hogwarcie, kiedy mam jeszcze 50 minut gry. Mówisz mi, Komes? To się cieszę w takim razie. Chyba zejdźmy na dół. A tu w lochach, to nie... Tu nie ma nic. Może na zewnątrz łatwiej będzie? No w korytarzach raczej nie, raczej to są takie newralgiczne miejsca. Tu? Nie, tu też nie. Czemu to jest tylko jedno krzesło, się zastanawiam. Masz mapę? O Jezu, teraz czekaj. Wiesz co, zaraz poczekaj, zobaczymy najpierw, czy znajdę. Jak będę wiedziała, jak mniej więcej patrzeć. Młodym być. Co my tam znowu klujemy? Idziemy na górę. O. Tędy. Teraz tutaj. Nie, źle. Tu. Piętro piąte. Szóste. Nie, to jest nasze, to jest nasze. Piętro siódme. Aha, ojeju! To nie tutaj! Tam. Ale przecież tutaj, to przesuwa się, no właśnie. O, właśnie. Nie, czekaj, co?
No jestem piętro siódme. Przepraszam bardzo. No piętro siódme. Pokaż. A to w filmie, a ja mówię, że we grze. No to w grze to jest co innego. Nie, na siódmym nie ma. Nie, już nie. Jeśli już, to tylko i wyłącznie... Hasło? Parszywy kundel. Okej, tu wyszliśmy na pół piętro. A tu co jest? Tu nie. Musimy iść na górę. Teraz tutaj. Zaraz będzie jakiś obraz i wtedy... Słuchaj, z tym hasłem... Wyjdź z zamku! Aha, to nie, to nie przejdziemy. A tu, pokaż, tutaj. Pierwsze piętro. Hej, Harry! W porządku? A, wiem, które to jest przejście. Ej, chyba mi powinna pokazać gra, jak będę przechodzić, nie? Na przykład, o, to chyba rzecz Luny. Myślisz, że tak będzie? Brakuje mi tylko trzech kart. Masz je? Mamy piwo kremowe. To może będzie na dworze w takim razie. Miałeś szczęście. No. Zamknij się. Reparo! No, muzyka, która powoduje, że klejmuje mi. Niestety. Chodź tutaj wiadukt. Ale śmieszne. Ale śmieszne. Ho, ho, ho. Tutaj może? Zaraz pójdę, tylko tutaj patrzę, tutaj, czy coś nie ma czegoś, tutaj. Tu jest przejście. Nie. Ale to jest tylko jedna rzecz, czy więcej rzeczy mamy znaleźć? No więcej rzeczy. Pięć rzeczy, Boże. Powinni zacząć reformę edukacji, od pozbycia się wszystkich... Czy jak postawię tutaj ławki, to wtedy coś się stanie? Jakieś pewnie punkty albo coś. Dobra, to teraz tak. Ale czy wszystkie są na zewnątrz, czy nie? Żeby nie musiała łazić tam po całym tym. Ale nie chcę za bardzo, bo chcę poszukać sama, nie? Główny dziedziniec. Ale to nie ten, czy ten?
Depulso! Ale gdzie pod liśćmi? Ambridge jest najlepsza. Hej! Mam nadzieję, że wkrótce aresztuję Dumbledora. Wingardium Leviosa! No, ale co mam zrobić z nią? Powinniśmy pójść do salonu. Tutaj nie jest zbyt dużo niepożądanych osób. O! Mamie by się przydała. Ale tak mi wpadło, żeby tak po prostu brać sobie miotłę, nie? Chodź, idziemy do salonu. Tak, będzie fajnie. No dobra, szukamy dalej. No. Harry! Tu nie ma, dobra, ale posprzątaliśmy. O, tu będzie. Król w ostatnim meczu był niesamowity. Mam wszystkie plakaty. Nie wiem, gdzie mamy następną lekcję. Ten zamek jest taki duży. To należy do Luny. To jeszcze sobie blokujmy te. Wingardium Leviosa! Ty możesz mi powiedzieć dokładnie, gdzie są, a ja po prostu poszukam w danym miejscu. Nie dokładnie gdzie, tylko wiecie, gdzieś w okolicy. Jej! Udało się, dobra. A tu są te... poczekajcie. O tym mówiliście, nie? Że to jest fajna ta gierka. Co tu teraz grają tutaj? Wygraj poprzez wybicie większej liści. Pociągnij uderzenie. Uch. Aha. O kurde. No WSD, no. No użyłam WSD, co jest? Okej, pociągając. Harry. Aha. Okej. Podziwiaj. Podziwiaj.
jak ja mam to zrobić, żeby to... Boże, teraz trzeba się zaczekać, aż się wyten. No ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. A ja mam pociągnąć jakby. Chyba. Podziwiaj. To ja trzeba po prostu tak pociągnąć. O! O nie! O nie! On już dwie ma. A i fajna jest ta gierka, faktycznie. Szkoda, że wyszła za koło. A i fajne to jest. Tylko jak to się naciąga? Na czym to się naciąga? No bo tak się puszcza po prostu? Aha. Zajebiście. No to naciągnęłam myszką i nie załapało. Teraz ja. Ajś. No nie. O nie! O nie! A już tak przegrałam raczej. Chociaż... Leć! Leć! No kurde! Podziwiaj. A, przegrałeś. Unfortunately. Mam nowy teleskop. Chcesz odrobić ze mną pracę? Ale spoko, gierka. Fuj, ile tej mazi. Dobra, to gdzieś w dużej... O. Cześć, czy możesz podać... To rzeczy Luny. Jest. Gdzie może być kolejna rzecz? Byliśmy. Jezus Maria, nie wytrzymam. Możecie mi podać z tej strony, ale nie, nigdzie dokładnie, tylko po prostu w jakim miejscu. To będzie mi łatwiej po prostu, żebym nie traciła czasu też za dużo. Piętro trzecie. Witam. Chodźmy tutaj. Kotlety z sosem. Pyszności. Nie. Aha,
No nie, bo ja chciałam tak, wiesz, żebym nie patrzeć od razu, bo to tak najprościej będzie. O, biblioteka, wiadukt. Wejście na wiadukt. O, jest faktycznie telefon. To chyba Luny. Pokażcie. Wiadukt. Tu? Muszę odpisać mamie. Dostałam od niej list dziś rano. Kotlety z sosem. Opływające sosem pycha. Stąd bajbowo i chodź pewnie. Inaczej upadniesz pewnie. No. Tak, byłam w wielkiej sali. No to kurwa, mam iść na górę czy na dół? Ja pierdzielę. Zagarowej byłam już. Teraz. Aha, ledwo co posprzątałam, no. Teraz wiadukt. Podtrzymam? 3 na 5. Teraz tędy. Jakiegoś obrazu niby. O. To należy do Luny. Mamy Lunę. Cześć. Przez całe lata pilnowałem tego przejścia. Nie, nikt go nie używał. Nie, nikt nie zna hasła. Jak nikt nie zna hasła, to nikt nie przejdzie. Czyli wcale nie wykonujesz zadania. Ale jeśli chcesz podać mi hasło... No tak, to ma większy sens niż cokolwiek, co od dawna słyszałem. Ale nie powiem ci, jak oni się stąd nie zabiorą. Musisz się wszystkich pozbyć. Do obok wiaduktu. Czemu w Hogwarcie jest aż tyle szlam? Salazar Slytherin miał rację, żeby ich tu nie przyjmować. Dobra. Uwaga, durno Potter! Myślisz, że mu odbiło, bo się pęta wśród szlam? Celuj w nich różdżką! Chodźmy do biblioteki. Biblioteka! O tu. Cześć. No jeszcze biblioteka została nam. Ej, nie byliśmy na tym moście, widzicie? Takim zwodzonym. Nie przypominam sobie. Nie. Bo jest to taki most, na tym co chciałam niby skoczyć, to jest most kamienny. Ale jest jeszcze ten taki jakby, wiesz, na linach. Idź już. Witam. Pilność w nauce. Umbridge, dobra. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Doskonały dzień na naukę.
zrobię. Życzę cudownego dnia. Czekaj, tu coś... O, jest, jest, mam. To chyba Luny. Dobra, idziesz ty. Wracamy się do Luny. Nowoczesna edukacja. Ła. Pilność w nauce. Możesz wejść, panie Potter. Oj, oj, oj. O. A dokąd to się wybieramy? Tyk, 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 tyk. Dobry pomysł. To już wszystko. Miłych wakacji, Harry. Miłych wakacji, Harry. Ty też. No i zostaje nam jeszcze z takich rzeczy Minerva. Tak, czemu nie? Mamy piwo kremowe. Idziesz z nami? Pomyśl kogoś innego. W porządku? Zawsze jak mijam jakiegoś takiego blondyna, to mam wrażenie, że mijam Malfoya, nie? Ogólnie fajnie, że zamek można zwiedzać, aczkolwiek przyznam szczerze, że mi bardziej odpowiadają pierwsze części Harry'ego. Bo one są takie, przypominają mi właśnie takie stare gry dla dzieci, nie? Co potem mamy? 2 godziny eliksirów? W ogóle co to jest, że wszyscy się zgoni gadają w ten sposób? Umbridge jest najlepsza, kurwa. Zacząć jakby... reformę edukacji, od pozbycia się wszystkich... Jakby, jak to jest możliwe, że wszyscy się zgoni, są tak chamsko nastawieni? Jak to nie powinno w ogóle mieć miejsca? Potter, Weasley, Granger, mam dla was zadanie. Dla was, czyli prefektów Gryffindoru. Tak, pani profesor? Czekałam tutaj na grupę pierwszorocznych, którzy mają szlaban. Słyszałam jednak, że ukrywają się na wieży wróżbiarstwa. Oczywiście, profesor McGonagall. Wróżbiarstwa, tak? Dobra, nie widzę teraz, co to jest. Co jest? Idziemy! Złapać! No idziesz ty, Marta, Boże! Dobrze, że zostałem przydzielony. Co jest z tymi maluchami? Jak byłem w ich wieku, to zawsze słuchałem McGonagall. Tak, oczywiście. Na pierwszym roku tylko walczyłeś z trolem, uratowałeś nielegalnego smoka i zignorowałeś polecenie Dumbledora i pomogłeś Harrymu walczyć z Quirrellem. Wejdźmy na wieżę. Brakuje mi tylko 3 kart. Masz je? Jakie karty? O, trochę brakuje w tej grze takiego zbierania, ale szczerzam szczerze, że rozgrywka nie zachęca mnie do tego, żebym eksplorowała ten zamek. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Duby smalone. Duby smalone. O.
robisz tajemnic? Wszystko powiem panu Filczowi. Pokaż, a wejdźmy sam na chwilę. Na psi urok. Te twoje odkrycia przyprawiają mnie o ból ręki. Aż wejdźmy za pokoju, bo... I was a massive fan of books and I'd read, I think, the first and the second. Okay. And, yeah, then News Round were advertising kids to send in, like, application forms and that. And my mum videoed me doing this. I made this, like, rap song of how much I wanted to be in the film. And... Are you a talking gargoyle? You normally talk to ones that can't speak. I don't normally talk to gargoyles. Or should imagine many gargoyles are grateful for that. Ginny's obviously the youngest and the only girl, so that's quite a lot of pressure. But I think it's quite fun at the same time, because I can kind of, as a character, she can kind of get away with things. Tamara. Well done, Ginny. Blowing things up comes naturally when you've grown up with Fred and George. Because I'm not doing school now, we've got more time to play on the game, so it's good. I do quite like the action-adventure, like the Harry Potter game. Czy to są tylko takie ten? Completely exceeded all of my expectations of quite what a video game could achieve in terms of realness. I think a lot of people can relate to the characters because, you know, there's Hermione, who's, you know, the really brainy one who always kind of thinks one step ahead, and, you know, Harry's obviously the brave but quite quiet at the same time, but then Ron's kind of the jokely one. Kids can sort of relate to the whole. No, ale to są takie te, bo to na przykład jak wejdę, to co? To też tak samo. No. I was a massive fan. A to włączyłam to. To czy to jest to? A to? One of the important things for us on this game was also to bring our characters. No, to takie te. Na psi urok. Te twoje odkrycia przyprawiają mnie o ból ręki. Nie mamy czasu na takie przeglądanie. Ale fajnie tu jest akcent. W sensie te aktorzy, fajny akcent. Okej, siódme piętro? To co, pierwszoroczni? Ty jesteś Harry Potter! Walczyłeś z tym, którego imienia nie wolno takie wymawiać? Ci pierwszoroczni tacy... zabiłeś tego węża? Ci pierwszoroczni to tacy wyrośnięci, bym powiedziała. Super! Profesor McGonagall kazała Haremu znaleźć smarkatych pierwszorocznych, co unikają szlabanu. Powiedziała, że jak nie przyjdą, to Harry może nimi nakarmić smoka, który mieszka w kuchni. Ale w kuchni nie ma smoka, prawda? Chcesz sprawdzić? To w nogi! Straszenie pierwszorocznych chyba nie należy do obowiązków prefekta. Trzeba maluchy nauczyć szacunku. Lel. No i co, i to wystarczy to tych dwóch? Okej, teraz mamy się do niej wrócić. No, behind scene, i to tak myślałam, że coś ciekawego będzie. Coś będzie, jakieś punkty czy coś. Hasło? Parszywy kundel. Młody być, więcej nic. A ta muzyka jest z tej części, czy na wcześniej? Witam. Pilność w nauce. Możesz wejść, panie Potter. Dawaj. No. Brr. A, z Harry Potter 2. Okej. Okay. Właśnie tak. Chcesz poćwiczyć zaklęcia i uroki? Spotkamy się na dziedzińcu przy sali transportacji. Tak, będzie fajnie. Cześć, Harry. W porządku? Jak chcesz poćwiczyć zaklęcia, to wystarczy pogadać z profesorem Flitwickiem. Pójdziemy do niego. Chcę iść
do Hogsmeade następnym razem. A ty idziesz? Potter, Weasley i Granger. Doprawdy smoki w kuchni? Proszę nie opowiadać pierwszorocznym kłamstw, bo jeszcze ktoś w nie uwierzy i pójdzie szukać smoka. Aha, 10 punktów dla Gryffindoru za pomysłowość. No i co teraz? Nie, Von! A co tutaj? Bo nigdy tutaj nie byłam właściwie. O! O! Tu w ogóle tutaj ani razu nie byliśmy. Wingardium Leviosa! O, o, o! Koniec! Prawda? Na pewno masz jakieś za... Okej. Okay. Gdzie mam teraz iść? Chodźmy tutaj. Do wielkiej sali chodźmy. Mam dość tej całej papleni. Dobra, ale to jak w takim razie, gdzie tu mogę blokować zakończenie? Do wielkiej sali, podejrzewam. Myślisz, że Potterowi znowu się upiecze? Powinien trafić do Azkabanu. Jak sądzisz? Dużo gada. Który? Kto za dużo gada? Okay. Tyk, 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 tyk. Teraz gdzie? Tędy. Znowu knujemy. Co tam znowu knujemy? W porządku? Jak się masz? Siema. Myślą, że jestem dziwa. Dobra, i co teraz, tu jak wejdziemy? No dobra, ale to... A, w pokoju nagród mam napisyk. O Jezus Maria, no dobra. Czy to już jest koniec właściwie Beka? W ogóle, znaczy, no to mi się nie podoba. Że nie ma takiego oficjalnego zakończenia, albo jakoś tak, że teraz to nie prowadzi, tylko kurde, teraz w sumie nie wiemy gdzie iść. A nie wiem, na którym piętrze jest to. Witam. Jest jeszcze niżej? Na piętrze pierwszym? Tak trzymać, panie Potter. Tak trzymać, panie Potter. Jednak nie, nie, nie. Jednak wyżej, 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 wyżej. Ale jestem zmęczona. Tam? Korzystaj z życia, aby rymować i niczym się nie przejmować. Wkurzają trochę te teksty już w tej grze. W świecie, który coraz bardziej zdumiewa i wprawia w zakłopotanie. Potrzebujesz rytmu i słów, aby rozbawiać. Rozwiesiły się schody.
O, chyba... Chyba dobrze idę. Chyba albo i kurde nie. Ja pierdzielę. Nie. Nie lubisz tajemnic? Tyle mogę ci pokazać, Harry. Ma psi urok. Te twoje odkrycia przyprawiają mnie o ból. Dobra, ta gra jest już męcząca. Ja już chcę już skończyć. No i gdzie są te napisy końcowe? Pokaż. Ale tak człowiek się kurde sam nie domyśli, nie wiem. On myślał, że to ludzie będą oglądać? Aha! Okej. Okay. Ja myślałam, że jakiś filmik się włączy, cokolwiek. O, ja po prostu napisy końcowe. Okej, to skończyliśmy grę, no. Okej. Okay. Dobra, ja wam powiem szczerze, to jest szczera recenzja. Zamek jest fajnie odwzorowany, jak na tamte czasy. Ale sterowanie jest chujowe. Misje są chujowe, teksty są wkurwiające i tyle. Dalej uważam, że pierwsze dwie, trzy części są fajniejsze. Przykro mi, ale to nie jest dla mnie najlepsza część. I'm so sorry. Zagramy w szóstą część... Zagramy w szóstą część, jak tylko zdobędę gierkę. Nie, po prostu ta gra... Ta część już jest bardziej taka dojrzała faktycznie. Ale to nie chodzi o to, czy miałabym sentyment, czy nie. Chodzi mi o... jakość wykonania tej gry. Strasznie źle się w nią grało. Naprawdę strasznie źle się w nią grało i ogólnie sterowanie jest, no, ciulate. Naprawdę sterowanie jest ciulate. G3 osy. Znaczy na pewno. No ale to ty kiedyś w to grałaś. Ale ja mówię o teraz, bo ja ogólnie też trzeba wziąć pod uwagę, ogólnie nie narzekam na sterowanie w grach. Chyba że sterowanie jest naprawdę mocno zdupione. No z tym sterowaniem miałam problem trochę. Gdyby to było sterowanie typu idę za, mam kamerę za Harrym i nim skręcam w prawo, w lewo, byłoby inaczej. A tu było sterowanie coś na zasadzie jak w Resident Evilu, nie? To jest tak, że ekran stoi, a ty się poruszasz w różne strony, kurde, w ASD, no nie? Nieprzyjemne to sterowanie. Wolałam sterowanie z pierwszych części. Dlatego. A sterowanie właśnie w czwórce już jest takie trochę i w piątce. Tylko w czwórce tego tak bardzo nie odczuwasz, bo tam nie ma łażenia po zamku, nie? No, także ogólnie spoko część. Ale... No nie czuję jakoś super, nie wiem, hype'u, nie? Że o, ale zajebista, no nie. Zobaczymy szóstą. Ale ja muszę najpierw ją zdobyć na płycie. Mnie nie było, widzisz. Ale to może jak wygraliście za dziecka, to też troszeczkę inaczej. O, no fajnie. To były napisy końcowe. Zapisz przygodę. O, tak. No. I co teraz będzie, jak zapisz przygodę? 57%? A jak zapisz ten drugim, też 57% będzie? Lel. A że 57 pewnie znajdzie. Dobra, pozdrawiam serdecznie archiwum i dziękuję bardzo za oglądanie odcinków z Harry'ego Pottera.